Zwróćmy się najpierw w kierunku teologii i bardzo proszę księdza profesora Franciszka Longchamp de Berryer o wygłoszenie swojego referatu Misterium Nieprawości. Bardzo dziękuję pani profesor za zaproszenie i przywołanie mnie tutaj. Dziękuję organizatorom za powierzenie mi tego tematu, który nie jest tematem łatwym i właściwie nie wiem, czy on się nadaje do opowiedzenia jako referat, bardziej jako nasza refleksja i postawienie pytań, próba zrozumienia, tak jak w prawie, którym zajmuję się na co dzień, tak i w teologii, którą się interesuję, staramy się rozumieć, poznawać rzeczywistość i ją rozumieć. Wychodzimy od fenomenu swoistego, od faktu, to znaczy od tego, że doświadczamy, jesteśmy świadomi potwornego zła. Dobrze. Wobec fenomenu potwornego zła. Powstaje pytanie o to, jakie są powody, jakie jest źródło, skąd bierze się nienawiść. Dlaczego konsekwencją nienawiści są krzywdy? I to wcale, wydaje mi się, odpowiedź nie jest bardzo prosta i nie jest jednopłaszczyznowa. Trzeba by rozpocząć od początku, a więc od księgi początku, od księgi Genezis, kiedy w trzecim rozdziale mamy przedstawioną całą anatomię grzechu. I w wąż, który, pamiętajmy, że pierwotne rozumienie węża, dialogu węża z człowiekiem, dialogu węża z Ewą, to nie jest wcale utożsamienie węża ze złym, tylko to jest dialog wewnętrzny, który człowiek prowadzi ze sobą. Człowiek sam sobie stawia pytania. To jest prawda o nas, że jesteśmy w stanie postawić takie pytania. A więc człowiek jest sam w stanie siebie kusić. Pokusa, żeby być jak Bóg, bo w istocie to jest przedmiotem tego pragnienia i pytania najpierw, które się postawia. Człowiek jest rozumny i wolny, a więc stawianie pytań jest jak najbardziej uzasadnione. Szukanie odpowiedzi na pytania jest jak najbardziej uzasadnione. Pytanie tylko, jak stawiamy te pytania. To jest kwestia nastawienia wewnętrznego i ewentualnej gotowości. Co zamierzamy zrobić? A więc jeżeli człowiek sam siebie kusi i zastanawia się nad tym, nie tylko teoretycznie, że można być jak Bóg, ale próbuje po to sięgnąć, żeby być jak Bóg, żeby w miejsce Boga, przez którego jest człowiek stworzony, postawić samego siebie i teraz samemu być stwórcą. Znać więcej, to jest dobre pragnienie. Pytanie, czy wszystko trzeba poznać, czy wszystko warto poznać. A więc to pytanie o poznanie dobra i zła. Czy warto sięgać po zło? Bo to nie jest tylko kwestia dowiedzenia się, ale to jest kwestia wejścia w krąg zła. A więc ktoś mógłby to przedstawiać oczywiście jako coś pięknego, jako pragnienie wewnętrzne, jako rozwój, jako ten dynamizm w człowieku, jako coś, co w człowieku zostało jakoś zostawione przez Boga, żeby poszukiwał. No ale właśnie, czy rzeczywiście wejście w krąg zła, czy oddawanie się złu jest czymś pięknym? I teraz możemy się zastanawiać nad tym, jak rozumiane zło. Człowiek czyni zło wtedy, kiedy myśli, że to do czegoś dobrego może posłużyć. A więc zazwyczaj zło jawi się w jakimś, jako choćby środek do dobra. No ale co, jeśli mamy do czynienia z kolejnym fenomenem, a mianowicie takim, że człowiek czyni zło dla samego zła i to sprawia mu przyjemność i to go wciąga. Nie ma nic pięknego chyba w tym, chociaż to jest wbrew trochę kulturze czy sztuce dzisiejszej. Jako prawnik też zwracam uwagę na ten dialog, który się pojawia zaraz potem, który pokazuje konsekwencje sięgnięcia po pozycję Boga. Dialog. Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się, bo jestem nagi. A kto ci powiedział, że jesteś nagi? Człowiek doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie są konsekwencje. I że te konsekwencje przyjmuje i z powodu tych konsekwencji cierpi. I tu już widzimy, do czego prowadzi poznanie. Jest to opowieść uniwersalna. To jest opowieść, którą można przedstawić każdemu, choćby w Boga nie wierzył. I dalej, znowu postawa człowieka. Na tym poziomie, na razie horyzontalnym zupełnie. Dlaczego to zrobiłeś, Adamie?
to nie ja, to ona. Ty ją postawiłeś przy mnie. To jest twoja wina. To mówi Księga Genezis. Człowiek odrzuca winę, odrzuca odpowiedzialność. I jeszcze do tego za zło wini samego Boga. Co więcej, w tym kuszeniu, które się pojawia, w tym dialogu wewnętrznym pomiędzy Ewą i jej alter ego wyrażonym przez węża, pojawia się oskarżenie o to, że Bóg jest kłamcą. Bóg nie chce wam pokazać. Bóg wie, że gdy staniecie w jego pozycji, będziecie znali dobro i zło, będziecie jak on. No tak, ale nie dodaje to alter ego, ale nie jesteście nim. I nie panujecie nad złem, nie jesteście ponad zło, tylko uwikłacie się w zło. I jeszcze jedna historia, która się pojawia zaraz potem, a to bardzo ładnie po pierwszym synodzie dotyczącym małżeństwa i rodziny wyłuskał w dokumencie Walter Kasper, kardynał Walter Kasper, wybitny teolog. U początku ludzkości staje bratobójstwo, bo dzieci Adama i Ewy jeden drugiego zabija. I tu nie wystarczy być dobrym. Abel był dobry. Ofiara Abla została przyjęta. Ale to, że jest się dobrym, zostaje skonfrontowane z tym, że przychodzi zło, przychodzi zazdrość. I tu jest właśnie owa tajemnica. W tajemnicy, albo jak bardziej mówimy jeszcze, mysterium. Mysterium. To znaczy, że jednak intuicja tych, którzy interpretują Księgę Genezis, rozdział trzeci, poszła w dobrą stronę. Tak, nie można o wszystko oskarżać złego, ale jednak działanie zła w świecie jest faktem. Głęboko wierzymy w to zło osobowe, które istnieje. Nie tylko wierzymy, ale także doświadczamy tego działania. Nieraz należałoby bronić. Nie, to człowiek z własnej słabości. Nie, to człowiek sam z siebie wpada na pewne pomysły. No ale czynienie zła dla samego zła to nie jest już ludzkie. A więc z jednej strony zauważamy swoistą tajemniczość zła, ale po drugie także właśnie osobowy charakter, który powoduje ogromną aktywność tego zła. Dlatego lepiej posługiwać się słowem mysterium, bo po polsku tajemnica oznacza coś, co jest nieznane, ale jak zostanie odsłonięte, to właściwie je znamy, a w związku z tym mamy jakieś przekonanie, że opanowaliśmy ją, że wiemy, że mamy nad nią władzę. Podczas gdy mysterium jest czymś, co się dzieje, czymś, w czym można uczestniczyć, od czego można się odsunąć, do czego można zostać wprowadzonym, ale co nie jest do opanowania, nie jest do przejęcia. Dlatego to słowo mysterium wzięte, my mówimy tutaj o tajemnicy nieprawości i w teologii zazwyczaj używa się określenia łacińskiego, tak jak w temacie, który został mi powierzony, mysterium iniquitatis. To jest wzięte z drugiego listu do Tesaloniczan. To jest bardzo stare pismo Nowego Testamentu, bo to jest drugi list napisany wkrótce po pierwszym, a więc gdzieś w 51, może najpóźniej w 52 roku. Jest to list, w którym w drugim rozdziale Paweł pisze, to jest siódmy werset, albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca. Wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust. Tajemnica nieprawości, mysterium iniquitatis, chociaż po grecku to jest to mysterion tes anomias, a więc nieprawości, bezprawia, bezprawia. Mysterium, a więc trwanie w uporze, a więc nie tylko jednorazowy akt, ale pławienie się w złu. Skąd to się bierze? Ludzie chcą poznać zło, czynią zło i wtedy wchodzą w orbitę jego wpływów. A więc trzeba by powiedzieć w tej perspektywie, że świadome nieposłuszeństwo woli Boga musi pogrążać w mocy zła. I to jest też zaskakujące, że to zło jest osobowe. Mysterium oznacza też wejście w bardzo bliski kontakt ze złem i w związku z tym przejęcie konsekwencji zła. Pozostaje pytanie oczywiście cały czas, jak to się dzieje, że ktoś wiedząc, będąc ten zły, który jest znacznie inteligentniejszy od człowieka, wiedząc, że Bóg jest potężniejszy, bo to słyszymy, Pan Jezus mówi tak, że demony wierzą i drżą, a jednak w jakiś sposób uważa, że ma sens podejmowanie walki z Bogiem. Skąd to się bierze?
Skoro walka jest przegrana, czy musi być przegrana, ponieważ proporcja sił na to wskazuje już. Dlaczego? Czego chce? Jaka jest potrzeba tego zła, żeby wciągać innych w ten krąg i czynić ich uczestnikami nieszczęścia, w którym samemu się jest? To jest coś takiego, jak właśnie taka, niektórzy przedstawiają na zasadzie takiej cieczy, która się gotuje. Prawda? Parując całą powierzchnią, natychmiast się skrapla i dalej paruje. I nieszczęście jest udziałem tego bytu osobowego, ale ten byt osobowy wciąga innych w to. Dlaczego ktoś walczy z Bogiem? Wydaje się, że jedną sensowną odpowiedzią, którą możemy dać, jest zaślepienie pychą. To znaczy, że inteligencja tak bardzo ufa sobie, że może być bez Boga i stawia się w miejsce Boga, że nie widzi tego, że przegrywa i że musi przegrać. Pycha nie pozwala zaspokoić pragnień, nie potrafi także poprzestać na swoim. Ale to zło zadowala się na razie doraźnymi korzyściami, na chwilę. Natomiast z tych, których włącza w swój krąg, wskazuje bezsprzecznie na dramatyczne osamotnienie, bo potem z tym, co się stało, trzeba żyć. A więc pyszni są w ogóle sami swoimi własnymi wrogami, jak i wszystkich tych, którzy mają z nimi do czynienia. I właściwie wobec tej tajemnicy należałoby się zatrzymać i można się nią przerazić, jak żona Lota, która zamieniła się w słup soli, jak mówi Pismo, a więc przez zmarła ze strachu, gdy zobaczyła to, co się działo za jej plecami. Mówimy o przerwanych mszach świętych. Tak, jeżeli msza święta zostałaby przerwana, to inny kapłan powinien przyjść i tę mszę świętą dokończyć. To się może zdarzyć, ponieważ ktoś zasłabnie czy umrze podczas sprawowania Najświętszej Ofiary, ale ją trzeba dokończyć. A tu w tym przypadku mówimy o mszach świętych, które zostały pochłonięte przez to misterium, które jest przerażające, ale być może także jest fascynujące. Jeden z moich znajomych, też prawnik, mówi, że wielu ludzi decyduje się na niszczenie, ponieważ przy niszczeniu od razu widać efekt. Coś się konkretnego zrobiło. Nawet człowiek się utrudzi bardzo przy niszczeniu. Budować jest trudniej i efekt zbudowania wymaga dużo więcej wysiłku, dużo więcej czasu i wcale może nie być zauważony tak łatwo jak niszczenie. A więc działanie i aktywność, które mogą być fascynujące. No niszczenie daje poczucie efektu. Byłoby to wszystko przerażające i zatrważające, gdyby nie drugie misterium, z którym mamy do czynienia. I rzeczywiście nie spotykamy się, jak rozumiem, tutaj tylko po to, żeby zatrzymać się nad misterium inikwitacji, tylko zastanowić się, zdając sobie sprawę, że mamy do czynienia z tą rzeczywistością, z tą tajemnicą. Co, jesteśmy sami zostawieni wobec tego? Jak mamy z tym żyć? Jak mamy się ustosunkować do innych? I tutaj należałoby wskazać na dwa światła, które daje ta sama osoba, święty Jan Paweł II. Jego kazanie, bardzo krótkie kazanie, właściwie czteropunktowe kazanie, na poświęcenie Świątyni Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Punkt czwarty mówi o Mysterium Iniquitatis, o tajemnicy nieprawości. W punkcie czwartym, kiedy mówi papież o działaniu Ducha Świętego, mówi, że z jednej strony Duch Święty pozwala nam przez krzyż poznać grzech, każdy grzech w pełnej skali zła, jakie w sobie zawiera. I to jest Mysterium Iniquitatis. Tak, obecność światła pokazuje nam Mysterium Iniquitatis, które może być ukryte pod jakimiś ideologiami, pomysłami, dobrymi hasłami, flagami, pragnieniami, nawet pozorami dobra. Z drugiej strony przez krzyż Chrystusa Duch Święty pozwala nam zobaczyć grzech w świetle Mysterium Pietatis, czyli miłosiernej, przebaczającej miłości Boga. I to jest nawiązanie także do encykliki z 1986 roku, mówiącej o działaniu Ducha Świętego, Dominum Edificantem. A że myśl bardzo przejmowała Jana Pawła II, świadczy o tym nie tylko to, że powiedział o tym chyba w jednym z najważniejszych momentów swojego życia, w jednym z najważniejszych swoich wystąpień publicznych, ale także w książce, która pasuje bardzo do naszych rozważań i do naszego środowiska, więc Pamięć i tożsamość, początek tej książki to jest Mysterium Iniquitatis, kiedy papież zastanawia się nad koegzystencją dobra i zła w świecie. W jaki sposób zło wyrasta i rozwija się na zdrowym podłożu dobra?
stanowi poniekąd tajemnicę. Tajemnicą jest również owo dobro, którego zło nie potrafi zniszczyć, które się krzewi niejako wbrew złu i to na tej samej glebie. Dzieje ludzkości są widownią koegzystencji dobra i zła. Znaczy to, że zło istnieje obok dobra, ale znaczy także, że dobro trwa obok zła, rośnie niejako na tym samym podłożu ludzkiej natury. Natura bowiem nie została zniszczona, nie stała się całkowicie zła, pomimo grzechu pierworodnego. Zachowała zdolność do dobra i to potwierdza się w różnych epokach dziejów. Jasne, że chciałbym tutaj poprowadzić dalej rozważania jako prawnik. Mysterium iniquitatis to jest dobre tłumaczenie, bym powiedział nawet lepsze niż powiedzenie mysterion tes anomias. Dlaczego? Bo anomia zakłada brak prawa, a iniquitas mówi o tym, że nie ma czegoś jeszcze głębszego, nie ma equitas, nie ma tego, co sięga do natury człowieka. I tak jak mówił zawsze arcybiskup Hozer, że największą herezją dzisiejszą jest herezja antropologiczna i największe problemy mamy praktycznie ze zrozumieniem człowieka. I tu jest źródło konfliktów i trudności i zła wielokrotnie. Mówić o prawie naturalnym byłoby tu dobrze i na miejscu. Mówić o tym, że człowiek jest dobry, byłoby tutaj naturalnym i na miejscu. Oczywiście antropologia i jeśli myślimy o przebaczeniu, mamy nadzieję na przebaczenie, zastanawiamy się nad tym wszystkim po to, żeby nas to prowadziło do mysterium pietatis, czyli do oddania się miłosierdziu Boga, ale także oddania wszystkich, nie tylko przecież ofiar, a może jeszcze bardziej sprawców oddania mysterium pietatis i proszenia o przebaczenie. To wszystko jest w perspektywie antropologii, która mówi o człowieku, który jest z Bogiem. To znaczy o tym, że żyjemy w czasach i żyjemy w rzeczywistości, w której jesteśmy świadomi tego, że Bóg stanął na drodze człowieka. I to pozwala nam próbować rozumieć i wyjść ze zła. A więc, jeśli można mi troszeczkę polemicznie, nie wystarczy pamiętać. Pamięć jest ważna, ale sama pamięć nie pozwoli nam z tego wyjść. Potrzeba nam przebaczenia, potrzeba nam miłosierdzia i wyobraźni miłosierdzia. Dziękuję.